dzisiejsze wkłucie było mega trudne, ale wierzę, że to ostatni raz. W miniony weekend zbiórka na leczenie chorej na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni Igi Czekalskiej, osiągnęła zaplanowaną kwotę 9 milionów złotych. Stało się coś, co wydawało się już niemożliwe, bo jeszcze w styczniu kwota zbiórki nie przekraczała 4 milionów złotych. Z naszą kamerą odwiedziliśmy mamę Igi oraz Fundację Grupy Pomagamy, mocno zaangażowaną w zbiórkę. Wszyscy zgodnie przyznają, że były momenty zwątpienia. Tak, zwątpiliśmy. Mieliśmy już taki moment, że zbiórka tak jakby stanęła w miejscu. I już przyszedł taki okres, że stwierdziliśmy, że no to już chyba dalej nie podołamy. Że to już jest koniec, jednak nam się nie uda, Iga się nie załapie, jednak te 13,5 kilo przekroczymy. Nam samym było trudno uwierzyć w to, że uda się zebrać te pieniądze. Tak teraz, kiedy Iga wylądowała właśnie na OIOM-ie, nie było innej możliwości. To już autentycznie pojawił się taki czerwony pasek, że to trzeba coś zrobić, trzeba pomóc. Fajnie, że się zaangażowało tysiące ludzi. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, no, tysiące ludzi, tysiące serc. Iga bardzo dużo rozumie i już potrafiła nawet sobie sama gdzieś tam wyszukać i mówi do nas, że no, już w końcu to mamy, już więcej mnie nie będą kuli w te plecki. I tak już ja mówię, tak, już więcej, mówisz, ostatni raz byłaś i już więcej cię nikt nie będzie kuł. Wiadomo, że jednak w plecy to jak miała te ukłucia, to po prostu było dla niej coś bardzo ciężkiego. Dochodziła nawet tygodniami do siebie. Jak jeździliśmy co 4 miesiące na wkłucia w kręgosłup, no to jak się udało za pierwszym razem, no to fajnie, Iga szybciutko do siebie dochodziła, a jak się jednak nie udawało, no to czasami nawet tydzień czasu nie dała się dotknąć. Poprosiłem o pomoc fundację i żeby zorganizować festyn dla Igi. I tak pierwszy festyn bardzo fajnie wyszedł, bardzo dużo pieniążków zbieraliśmy. I od tamtego czasu no, fundacja już zaczęła bardziej angażować się w zbiórkę dla Igi. W ostatnich tygodniach o akcji zrobiło się bardzo głośno i duża w tym zasługa pana Łukasza Litewki, radnego Sosnowca, który, rzec można, pomaga nie ma we krwi. W akcję zaczęli angażować się kolejni znani ludzie, m.in. Robert Makłowicz, Filip Heiser, Łukasz Piszczek czy Łukasz Fabiański. Poza znanymi osobami do akcji dołączyły firmy. Na przykład Słubicki Kulbul, który zaproponował przekazanie całego utargu z zamawianej pizzy na konto Igi, a także szkoły i przedszkola, a wśród nich mały Adaś z Misia Uszatka. Największym zaskoczeniem był Adaś z pięciolatków, który przyniósł swoją piękną kocią skarbonkę wypełnioną pieniędzmi. Nie wiemy do tej pory, ile tam jest. Jeśli Adaś pozwoli, to ją rozbijemy. Jeśli nie, to dopiero rozbiją ją dziewczyny z grupy Pomagamy i wtedy będziemy wiedzieli, ile tam jest pieniążków. Jest to wielkie zaskoczenie. Nie mieliśmy nigdy takiej akcji, więc tym bardziej jesteśmy wzruszeni, że małe pięcioletnie dziecko chce pomóc tak bardzo drugiemu pięcioletniemu dziecku i oddało wszystkie swoje oszczędności. Co to się z tym kotkiem wydarzyło takiego? Co ty zrobiłeś takiego zaskakującego wszystkich? Opowiedz troszkę. Przyniosłem go, żeby pomóc dziewczynce. No dobrze, a co w tym kotku jest tam? Dużo pieniędzy. A skąd one się tam wzięły? Zbierałem. A od kiedy zbierałeś, pamiętasz? Kiedy dopiero zacząłem zbierać. To już dawno, dawno. Tak. A powiedz mi, no dobrze, a dlaczego dla tej dziewczynki, bo co? Bo chciałem pomóc. Bo dziewczynka jest chora, tak? Tak. Coś trzeba będzie zrobić, żeby z tego kotka pieniążki wyszły, to co trzeba będzie zrobić? Będzie go trzeba rozbić. Sukces zebrania tych ponad 9 milionów złotych należy do każdego, absolutnie każdego, kto wpłacił choćby złotówkę, kto udostępnił jeden post. Nie jest tak, że my zrobiliśmy więcej czy mniej. Każdy, mnie bardzo wzruszają dzieciaki, które wpłacają pieniądze na Igę, które przynoszą skarbonki, jak Adaś, jak chyba ta dziewczynka ma na imię Laura w Białkowie, jak Julek Wroniecki. Dzieciaki, które oddają całe swoje oszczędności na rzecz Igi, czy oddawały,
To było piękne, to było, to te dzieciaki zrobiły kawał dobrej roboty, niesamowitej roboty, bo zachęcały też inne dzieci do tego, żeby dzieliły się z tym, co dla Igi mogą zrobić, czy co mogą dać dla Igi. Dzień, w którym kwota przekroczyła 9 milionów złotych, był dniem ogromnej radości i nadzieją dla małej Igi. W tej chwili jesteśmy w kontakcie z profesor Chruścińską z Lublina. Poda nam termin, kiedy mamy się wstawić do szpitala, wtedy Iga zostaną jej pobrane, no wiadomo, musi mieć zrobione wszystkie wyniki. Przyjdą wyniki, pani doktor zamawia lek, Iga dostaje. Miesiąc czasu musimy być w Lublinie, ponieważ musi być cały czas monitorowana i pod opieką pani profesor. No a później, jak już wrócimy do domu, no to jest cały czas rehabilitacja, turnus, sprzęt, no wiadomo, Iga będzie tego potrzebowała. A rehabilitację jednak, to tak jakby powiedzieć, z podwójną taką siłą będziemy musieli uderzyć. Fajnie, że w tym brutalnym świecie jest tyle dobra w ludziach. Naprawdę każdemu dziękujemy za udostępnienie posta, każdemu dziecku, które przyniosło nakrętkę, baterię. No wszystko. Co nam przynoszą. Od ciuchu po maskotki i to się naprawdę... Wszystko. To cieszy, nie? Że tak ludzie pomagają i firmy i każdy ile może, tyle pomaga. Nie? Jesteśmy po prostu wszystkim no mega, nawet nie z całego serca, jak dziękować za to wszystko, co nas tutaj spotkało dookoła, że mamy wokół siebie tak dobrych ludzi i taką wspaniałą armię, na którą Iga zawsze będzie mogła liczyć. Cała redakcja naszej telewizji również dziękuję wszystkim zaangażowanym za włączenie się w zbiórki, bo pamiętajmy, jak mówią wolontariusze z Fundacji Grupy Pomagamy, dobro wraca i to cieszy, ale przede wszystkim dobro się szerzy, a o to przecież chodzi.